Zaczynamy od informacji o senioralnych. Lato w pełni, ale my już myślimy o jesieni. Przygotowujemy dla Państwa po raz kolejny już 9. edycję cyklu jesiennych wydarzeń Senioralni Poznań. I jak zwykle nie zabraknie wielu ciekawych, interesujących wydarzeń dla Państwa. Już teraz zapowiadamy inaugurację senioralnych, która odbędzie się 28 września o godzinie 11 na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, tak jak w poprzednich edycjach, i jak co roku podczas tej inauguracji odbędzie się część oficjalna. Pan prezydent przekaże klucze do bram miasta seniorom w tym symbolicznym geście, przekaże miasto we władanie seniorom, i przekazane zostaną również certyfikaty miejsc przyjaznych seniorom. To taka akcja, którą prowadzimy, więc kolejne miejsca taki certyfikat uzyskają, i nie zabraknie oczywiście uwielbianej przez Państwa części artystycznej. Jeszcze teraz wszystkie szczegóły trzymamy w tajemnicy, ale już wkrótce opowiemy Państwu, co będzie się działo w tej drugiej części inauguracji. Ale już teraz zapraszamy na inaugurację oczywiście i zapraszamy do tego, żeby zaplanować sobie ten jesienny czas razem z nami. Senioralnie potrwają aż do 10 listopada, więc będzie sporo dni, podczas których wydarzy się mnóstwo ciekawych rzeczy. Zapraszamy i teraz również zapraszamy również do tego, jeśli chcecie Państwo, to jest komunikat do organizacji pozarządowych, klubów seniora, uczelni wyższych, jeśli chcecie Państwo włączyć się w tegoroczny program senioralnych, to jest taka okazja. Do 23 sierpnia można wysyłać do nas takie zgłoszenia na adres zuzanna.macko@centrumis.pl. Możecie Państwo zorganizować u siebie wykład, warsztaty, drzwi otwarte, wszystko to, czym chcielibyście się podzielić i przedstawić swoją ofertę, z której podczas całego roku seniorzy mogą skorzystać. Zachęcamy do tego, aby tworzyć z nami senioralnych. Po raz kolejny integralną częścią senioralnych będą targi Viva Seniorzy, które odbędą się 25 i 26 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie numer 3. I już teraz możemy Państwu zdradzić, jakie gwiazdy pojawią się podczas targów. 25 października zaśpiewa dla Państwa diwa estrady polskiej Grażyna Brudzińska, natomiast drugiego dnia targów, 26 października, wystąpi wspaniała Halina Frąckowiak. Ale oczywiście część artystyczna to nie wszystko. Mnóstwo ciekawych stoisk, podczas których będziecie się Państwo mogli zapoznać z ofertą skierowaną do seniorów tutaj w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce. Mnóstwo ciekawych spotkań, warsztatów, wykładów, naprawdę sporo się będzie działo, zachęcamy. Już teraz możecie Państwo kupić bilety na te wydarzenia. Dostępne są w przedsprzedaży, w internecie, między innymi możecie Państwo zajrzeć na naszą stronę internetową do zakładki Targi Viva Seniorzy albo na stronę targów i tam znajdziecie link do bileterii. Bilet jednorazowy, jednodniowy kosztuje 12 zł, bilet dwudniowy, wielokrotny kosztuje w tej chwili 17 zł. Przedsprzedaż internetowa ustaje 24 października i później będziecie Państwo mogli kupować bilety już w kasach 25, 26 października. One będą nieco droższe. Kolejno bilet jednodniowy 13 zł, dwudniowy 20, jednodniowy z wjazdem 25 zł i dwudniowy z wjazdem 35 zł. I ważna informacja do organizacji pozarządowych czy klubów seniora, które chciałyby uczestniczyć w tegorocznych targach, wystawiać się na targach, jest okazja do tego, aby skorzystać z bezpłatnego stoiska wystawienniczego. To jest stoisko sfinansowane przez Urząd Miasta Poznania oraz Samorząd Wielkopolski. Do 30 sierpnia możecie Państwo wysłać zgłoszenia w tej sprawie. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej, między innymi również w zakładce na temat targów Viva Seniorzy. I tradycyjnie zachęcamy do tego, żeby być z nami na targach i zachęcamy do tego, aby tworzyć z nami targi. A teraz już kilka poleceń na najbliższe dni. Cały czas trwa lato na targach i w ramach lata na targach możecie Państwo się wybierać w każdą środę między godziną 10 i 16. Możecie korzystać z bezpłatnych porad, z bezpłatnych badań czy konsultacji medycznych. W każdą środę czekają na Państwa eksperci,
oferci. Ten blok medyczny potrwa do 14 sierpnia, natomiast również w każdą środę i czwartek o 21 możecie Państwo wybrać się na projekcje filmowe właśnie w ramach Lata na targach. I tak 25 lipca będzie można zobaczyć film Kształt wody, 31 lipca Wyspę psów i 1 sierpnia film Green Book, czyli będą to takie najświeższe tytuły, ostatnie gorące tytuły filmowe. Zapraszamy. Natomiast w piątki o godzinie 17 będą się odbywać tak zwane piątki z PWK-ą, czyli będzie okazja do tego, żeby pozwiedzać wystawę poświęconą powszechnej wystawie krajowej. Tutaj będzie takie oprowadzanie z przewodnikiem oraz gry miejskie. Sporo atrakcji. Wszystkie te wydarzenia, o których mówiłam w ramach Lata na targach, są oczywiście bezpłatne. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. Odbywają się w pawilonie numer 1. Wejście od ulicy Głogowskiej, wejście numer 10 między pawilonem 1 i 2. Polecamy. Zapraszamy również na oprowadzania po Bramie Poznania. I tak w najbliższym czasie, 25 lipca o godzinie 17, odbędzie się premiera nowego szlaku tematycznego pod hasłem Przejście po przejściach. To będzie taki szlak dotyczący historii mostów poznańskich. 25 lipca o godzinie 17, natomiast 31 lipca o godzinie 12 oprowadzania, do których już Brama Poznania nas przyzwyczaiła, oprowadzania pod hasłem Ostrów Tumski przez wieki, dedykowane seniorom i seniorkom. Wszystkie te oprowadzania są bezpłatne, natomiast jeśli chcecie Państwo z nich skorzystać, to trzeba się wcześniej zapisać bezpośrednio w Bramie Poznania albo możecie tam zadzwonić do punktu informacji. Latem możecie się Państwo też wybierać na wyjątkowe koncerty. W każdy czwartek o godzinie 20 w Farze Poznańskiej koncerty organowe, wstęp bezpłatny, na pewno nie zabraknie dla Państwa miejsca, natomiast w każdą niedzielę możecie się Państwo wybrać na Sołacz. Tutaj odbywają się koncerty sołackie. O godzinie 18 startuje każdy koncert. One będą się odbywać w lipcu, w sierpniu, a nawet na początku września. Odbywają się na tarasie hotelu Meridians. Jeśli zdarzy się tak, że będzie padać deszcz, to będą odbywać się pod zadaszeniem, ale niezależnie od pogody wstęp tutaj jest bezpłatny. Możecie Państwo korzystać. Polecamy Państwu również takie wycieczki pod hasłem Kino, Kawiarnia, Spacer. To są wycieczki organizowane przez Urząd Miasta Poznania i takie oprowadzania odbywają się po takich terenach rewitalizowanych w tej chwili. Jest okazja, żeby poznać te miejsca i poznać historię. W najbliższym czasie polecamy Państwu wycieczki 4 sierpnia. Wycieczka 4 sierpnia o godzinie 10. Wycieczka po Chwaliszewie i tutaj zbiórka przed nową gazownią. Natomiast 11 sierpnia również o godzinie 10 odbędzie się oprowadzanie po Śródce i tutaj zbiórka na moście biskupa Jordana. Udział w tych wycieczkach jest bezpłatny, trwają zazwyczaj 2,5 godziny, połączone są z projekcją filmową, z drobnym poczęstunkiem, więc naprawdę warto. 28 lipca zapraszamy Państwa na Dębiec, odbędzie się tutaj piknik sąsiedzki w ogrodzie społecznym działającym na Dębcu przy ulicy Jaworowej 66 koło punktu Lotto. To będzie taki piknik, podczas którego odbędzie się śniadanie na trawie, będą animacje dla dzieci, ale też okazja do tego, aby porozmawiać na temat inicjatyw na Dębcu. Udział w tym pikniku jest oczywiście bezpłatny. Piknik startuje o godzinie 12. Przypominamy Państwu, że możecie Państwo zaglądać do kina Muza. Kino jest po remoncie. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział, jak wygląda kino właśnie po remoncie, warto zaglądać. Warto zaglądać do kina w każdą środę, dlatego że cały czas działają dla Państwa takie specjalne seanse pod hasłem Senior w Muzie i w każdą środę możecie zobaczyć film o godzinie 15 i 17.30, bilety w cenie 10 zł. Przed każdym biletem organizatorzy przygotowują prelekcję, a po seansie jest okazja do tego, żeby podyskutować przy małym poczęstunku. I 31 lipca będziecie Państwo mogli kolejno o godzinie 15 zobaczyć film Najlepsze, najgorsze wakacje, a o godzinie 17.30 w deszczowy dzień w Nowym Jorku film w reżyserii
u Diego Alena polecamy. I przypominamy Państwu również, że w każdą niedzielę, to będzie propozycja dla nieco bardziej aktywnych, możecie się Państwo wybrać do parku Adama Mickiewicza na jogę przy fontannie. Te spotkania rozpoczynają się o godzinie 9:00, nie trzeba się na nie zapisywać, są bezpłatne, wystarczy przynieść ze sobą matę. Mogą w nich uczestniczyć ci, którzy już próbowali jogi, ale też ci, którzy dopiero chcą posmakować tej aktywności. Zapraszamy. Te spotkania potrwają do końca sierpnia. Organizuje je Studio Jogi Namaste. W każdą pierwszą środę miesiąca możecie się Państwo wybrać na spotkania grupy samopomocowej Przylaszczka. Te spotkania odbywają się w Centrum Inicjatyw Lokalnych w tak zwanej Świetlicy Cafe przy ulicy Krakowskiej 9A. To są spotkania grupy, której członkowie sami sobie pomagają, wspólnie rozmawiają, rozwiązują problemy. Problemy w takich tematach jak samotność, przezwyciężanie trudności podczas choroby, przejścia na emeryturę czy relacje ze współmałżonkami. Jeśli mielibyście Państwo chęć wziąć udział w takich spotkaniach, to jakby tutaj jest ta grupa otwarta, można przyjść, nie trzeba się zapisywać, a gdybyście potrzebowali jakichś szczegółowych informacji na ten temat, to zachęcamy do kontaktu z Wami, my Państwu wszystko podpowiemy. Natomiast w każdą środę u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych można skorzystać z porad psychologicznych. Te porady odbywają się między godziną 12 i 14, są bezpłatne, ale trzeba się wcześniej na nie zapisać. Można to zrobić w ten sposób, że można zadzwonić, ale można też do nas przyjść bezpośrednio do centrum. Lubimy, jak Państwo do nas zaglądacie. Zachęcamy i przypominamy na końcu o pakiecie bezpłatnych usług Poznań Viva Senior, które cały czas działa, usług przybywa dla Państwa. To są bezpłatne usługi skierowane do najstarszych mieszkańców Poznania, czyli osób mieszkających w Poznaniu i odprowadzających swoje podatki tutaj w naszym mieście. Tych usług jest sporo. Zazwyczaj, żeby się zarejestrować na te usługi, trzeba zadzwonić na Miejską Infolinię Poznań Kontakt i w przypadku poszczególnych usług obowiązują ograniczenie wiekowe. Pudełko Życia jest jedną z takich usług, dostępny jest u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych od ręki. Poznańska Złota Karta, którą wyrabia się w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ulicy Wszystkich Świętych, to główna siedziba, albo na Zawadach przy ulicy Małachowskiego. Dostępna jest dla osób, które ukończyły 60 lat. Książka dla seniora, czyli wypożyczanie książek z zasobów Biblioteki Raczyńskich. Ta usługa skierowana jest do osób w wieku 60 lat. Złota Rączka dla seniora, tutaj mogą z tej usługi skorzystać osoby powyżej 65 roku życia. Można wypożyczać również sprzęt rehabilitacyjny z miejskiej wypożyczalni. To jest usługa dla osób, które ukończyły 70 lat. Można korzystać również z usług podologa. To jest usługa w tej chwili skierowana do osób, które ukończyły 75 lat. Można skorzystać również z usługi mycie okna w domu seniora. To jest usługa skierowana do osób, które ukończyły 80 lat. Działa również taksówka dla seniora i tutaj mogą z niej korzystać dwie grupy osób. Pierwsza grupa to osoby, które ukończyły 80 lat i druga grupa to osoby między 70 i 79 lat, osoby z widoczną niepełnosprawnością, która uniemożliwia korzystanie z komunikacji miejskiej. Usług jest sporo, szczegółowych informacji, jeśli będziecie Państwo takich potrzebować, udzielimy Państwu nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zaglądajcie do nas, pytajcie i zaglądajcie oczywiście na naszą stronę internetową, bo to, co Państwu tutaj prezentujemy, to jest tylko ułamek tego, do czego chcemy Państwa zachęcać.